Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat rozpoczęcia budowy długo wyczekiwanego wieżowca w Warszawie. Wieżowiec nosi roboczą nazwę Sky Ridge. W największej części wieżowiec będzie pełnił funkcję mieszkaniową. W wieżowcu Sky Ridge znajdą się najnowocześniejsze apartamenty i penthouse'y. W inwestycji znajdzie się też miejsce na biura i lokale handlowo-usługowe. Projekt będzie realizowany na warszawskiej Woli, przy ulicy Grzybowskiej. Więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu urbanity.pl pod tytułem To już pewne. Rusza budowa nowego, ponad 170-metrowego wieżowca w centrum Warszawy. Autorstwa pani Moniki Kumorek. Oraz artykuł na portalu propertynews.pl pod tytułem Złota 44 i Kosmopolitan będą miały konkurencję. Ruszyła budowa wieżowca z liczbą 900 mieszkań. Autorstwa pani Tamary Marczewskiej. W ostatnich latach najwięcej wysokościowców w Warszawie powstaje na warszawskiej Woli. Tutaj znajdują się słynne wieżowce przy Rondzie Daszyńskiego, czy największy wieżowiec w Unii Europejskiej Warsaw Tower. Wielkimi krokami zbliża się realizacja wieżowca Sky Ridge, który ma stanowić konkurencję dla popularnego wieżowca przy ulicy Złotej 44, jeżeli chodzi o dostarczenie najnowocześniejszych apartamentów i penthouse'ów na warszawski rynek. Jak informuje portal urbanity.pl, wieżowiec powstanie u zbiegu kwartału ulic Grzybowskiej i Wroniej, na którym obecnie mieszczą się trzy wysokościowe budynki, a są to Hotel Hilton i dwie wieże Platinum Towers. Sky Ridge będzie ostatnim elementem zabudowy i będzie stanowił dominantę przestrzenną dla okolicy o wysokości prawie dwa razy większej niż otaczająca zabudowa. Wieżowiec Sky Ridge będzie miał 174 metry wysokości, a na 46 piętrach inwestycji zaoferuje nowoczesne apartamenty o metrażach od 34 metrów kwadratowych, a kończąc na penthouse'ach na najwyższych kondygnacjach budynku z przepięknym widokiem na panoramę miasta. Powierzchnia użytkowa apartamentowca wyniesie blisko 70 tysięcy metrów kwadratowych. Można powiedzieć, że budowa wieżowca już wystartowała i rozpoczęły się pierwsze prace, jak donosi portal urbanity.pl. Od kilku dni na działce przy ulicy Grzybowskiej 59 prowadzone są pierwsze prace ziemne. Wykonawca realizuje roboty przy wykopie ściany szczelinowej, które będą prowadzone przez najbliższe miesiące. Wznoszenie wieżowca rozpocznie się w 2025 roku. A jak będzie wyglądał wieżowiec i kto odpowiada za jego projekt? Jak informuje portal urbanity.pl, za projekt architektoniczny odpowiada pracownia Kuryłowicz & Associates, która zaprojektowała prostopadłościenną bryłę o jednolitych elewacjach. Przyziemie przylega od południa w ostrej granicy do budynków istniejących. Stąd od tej strony kondygnacje najniższe powiększają się, tworząc układ tarasowy. Wieżowiec został podzielony w pionie na kilka stref funkcjonalnych. W części podziemnej znajdzie się garaż samochodowy, natomiast przyziemie apartamentowca zajmą hole wejściowe oraz pasaż handlowo-usługowy połączony z pasażem w budynkach Platinum Towers. Lobby wejściowe zlokalizowane są od strony ulicy Grzybowskiej. Kondygnacje 2 i 3 zajmą powierzchnie usługowo-biurowe, które wykorzystane będą częściowo na funkcje uzupełniające dla części apartamentowej, np. fitness, bar, sale konferencyjne, salon piękności dla mieszkańców. Kondygnacje powyżej 5 zajmą apartamenty o zróżnicowanej wielkości, podzielone na dwie strefy, obsługiwane przez dwa zestawy wind. Warszawa niedługo wzbogaci się zatem o kolejne nowoczesne apartamenty, a warto zaznaczyć, że będzie ich około 900. W Warszawie znacząca większość wieżowców ma charakter biurowy, dlatego pomysł budowy wieżowca o charakterze mieszkalnym może być strzałem w dziesiątkę. Warszawa jest coraz bardziej atrakcyjnym miastem dla biznesu, w tym firm zagranicznych. Wieżowiec Sky Ridge będzie kolejnym uzupełnieniem panoramy wysokościowej w stolicy, a w porównaniu do innych inwestycji obecnie realizowanych w Warszawie, wieżowiec będzie jednym z wyższych
nowo powstających wieżowców w stolicy Polski. A wy co sądzicie na temat wieżowca Skyridge? Jestem ciekawy waszej opinii. Bardzo proszę o zostawienie jej w komentarzu. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.